Witajcie! Kolejny odcinek cyklu przygody Geralta Wiedźmina i tak jak powiedziałem, tym razem zajmiemy się jakimiś zadaniami, które trzeba wreszcie zacząć wykonywać. Nie tylko odkrywamy to, co się dzieje z barona żoną, córką, ale też trzeba wykonywać jakieś tam zlecenia. Dodatkowo mamy wtedy bonusy do... Mamy dodatkowe punkty, dzięki temu możemy sobie podnosić poziom. Zobaczcie, już mam poziom 10, brakuje mi... Aha, nie powiedziałem tego. Do poziomu 9, czy tam do 10 poziomu, za każdy następny poziom musieliśmy wydać 1000 punktów. Natomiast od 10 poziomu już musimy wydać 1500 punktów. No to już jest trochę spora różnica, ale też i te zadania przynoszą nam dosyć sporo, jeśli chodzi o zdobycz punktową, dlatego też warto się tym zająć. Jak ciekawości zajrzę tylko, czy ja tutaj coś jeszcze wziąłem. No oczywiście, że nie, a że cierpię delikatnie na jakieś takie braki, jeśli chodzi o zaopatrzenie i jeśli chodzi o na przykład jakieś jedzenie. No, przydałoby się, żeby coś tutaj było, bo troszeczkę niestety wydałem. Raz za wozem, albo butelka wody. O, właśnie o to mi chodziło, to najlepsze, co mogłem tutaj spotkać chyba. Butelka wody, 3 butelki wody i już jesteśmy trochę w lepszym położeniu. W takim razie idziemy tutaj do zleceniodawcy. Kto to jest? Ciesław. Cześć, cześć. Witaj. No. Podobno grasuje tu potwór, którego nazywacie skrzekaczem. Ano grasuje, krowy i kozy porywa, ale jak człek mu wejdzie w drogę, to też nie pogardzi. Borzuj, co u dziedzica przy polowaniach robił, powiedział, że dość tego i on bestyję przegoni. Oho. Wziął siekierkę, zasadził się na skrzekacza za fosą od strony pól i tam go znaleźli. Flaki miał po gałęziach rozciągnięte jak babie lato. Pół dnia go zbieraliśmy do grobu. Wiem, że czasy ciężkie, ale musisz sypnąć więcej grosza. No, może nie przesadzajmy jakoś strasznie. Tyle to mogę dołożyć. W końcu nadstawiacie za nas karku. Najwyższa pora, żeby tym skrzekaczem zajął się zawodowiec. Kto mi powie o nim coś więcej? A może Szymko? To syn Borzuja, tego co zginął. On poczwarę widział na własne oczy. Tylko z nim ciężko idzie gadać. Jeszcze ojca nie odżałował. Rozumiem. Gdzie go znajdę? Kręci się po moim obejściu. Matka go dawno obumarła, teraz ojca stracił. Tam go przegarnę. Jaki, że tak powiem, miły człowiek, bo jednak rzeczywiście to są jacyś chłopcy, ale oni sobie stoją. W dalszym ciągu chodzi mi po głowie te dzieci z krzywochowych moczarów. Kto to jest? Jest Szymko. Czy, w jakim one tam są stanie, czy rzeczywiście te wiedźmy je zjadły, tak jak one powiedziały, że były słodziutkie, no ale mam nadzieję, że nie. Możemy porozmawiać? Zostaw mnie! Spokojnie, ja... Zostaw, mówię! Chcę pomścić twojego ojca, ale żeby to zrobić, muszę wiedzieć, co go zabiło. Skrzekun go zabił. Nie słyszałeś? To mi nic nie mówi. Musisz mi opisać, jak wyglądał. Coś niby kogut, tyle że duży i z ogonem, jak u jaszczurki. Ja słyszę, że nasz burek w lesie ujada. Biegnę zobaczyć, co się dzieje. Patrzę, a tu tatka w krzakach leży. W brzuchu ma dziurę. I jęczy i krzyczy. Chciałem pomóc, ale jak? Jak? Spokojnie. Spokojnie. Bywaj, mały. Skrzekacz. Okej.
150 kroków. Wiecie co? 6 minut. Ale powinno mi wystarczyć. W takim bądź razie. Płotkę dajesz. Gdzie to jest? Aha, tutaj. Całkiem blisko. No. Dałbyś jakąś świnkę tutaj upolować. Ach, jak się tam pani przeciągała. Ty, hej! Ty, hej! To sobie pogadali. No, przebijaj się przez haszcze. Dobrze. I teraz tak. Tu musimy coś znaleźć. Arenaria. O! Właśnie, arenaria. Eliksiry. Las Mariborski. Przyspiesza generowanie punktów adrenaliny. To mogę sobie zrobić, ale to nam było... Co mi tutaj brakowało? Szpikal gula, język topielca i krasnoludzki spirytus. Chyba, że nie miałem wcześniej tego. Odwers. Jad wisielców. O, widzicie. Przeciw humanoidom. Czy coś jeszcze mogę tutaj zrobić? Niebieski mutagen. Zielony mutagen. I brakuje, żeby zrobić większy zielony mutagen, brakuje mi jednego. I tak samo jest z niebieskim mutagenem. Znaczy z większym niebieskim mutagenem. O, jeżeli znajdę jeszcze jeden niebieski mutagen, to wtedy zrobimy większy i wtedy chyba będę mógł sobie włożyć... A nie, już mam większy. Tutaj mam akurat mniejszy czerwony mutagen, ale mimo wszystko i tak jest dobrze, ponieważ że w ogóle go znalazłem, bo bardzo ciężko jest o te czerwone mutageny. Myśli chwost, w porządku. W takim razie poszukajmy, co my tutaj możemy znaleźć. Sprawy stają się nieregularne. Otwór się słaniał, pewnie był ranny. W porządku, gdzie my teraz możemy pójść jeszcze? No co jest? Krew. Krew potwora. Płatki białego mitru, no i w takim razie szukamy... A, w tą stronę poszedł? Tu jest. Możemy to zbadać. Okej, w tą stronę idzie. Tropy prowadzą do jaskini. Coś tu jest jeszcze. Pióra? To zawęża listę podejrzanych. Kuroliszek. Aha. W takim bądź razie weźmy sobie bestiariusz. Co to będzie? Kuroliszek. Nie insektoidy, istoty magiczne. Nie. Jest kuroliszek. Miałem 8 krów, w tym 5 dojnych. Na co jest nieodporny? Na petardy, kartacz, ale przeciw drakonidom i znak ardy. A, super. W takim razie wiemy, co mniej więcej możemy, czym możemy go mniej więcej tutaj pouraczyć, ale art to u mnie jest sobą rozwinięty, więc... Aha, tutaj jeszcze mamy... Nie
wie, jak chodzi z góry. Takie nagłe... To tylko jakieś ciała ludzi pozostawił. A sobie przy okazji sprawdźmy tutaj, czy czegoś nie ma. Zawsze się wklucza, że jej nie wyłazi, ale petarda powinna go wykurzyć. Okidoki. W takim razie musimy użyć petardy. Kartacz. Chyba kartaczem. Podejdźmy trochę dalej. I chyba tak powinno być dobrze. Pewnie wyleciał na zewnątrz innym wyjściem. Trzeba go dopaść, zanim ucieknie. Okej. Okay. Ale tu jeszcze mamy jakieś wyjście. Czy mi się tylko zdaje? No dobra. Mamy minutę 46 tylko na... okej, okay. Kusza. Tam jest. Już mi się nie wymknie. Dogoń potwora. Ho! To bardzo zabawne. Mocny jest. Spróbujmy jeszcze Ardym go w takim razie tutaj dostał. Jest lekko... Okej. I zaspamowałem potwora szybkimi uderzeniami. To jest właśnie cały urok, że mogę w tym momencie właśnie szybkimi uderzeniami jednak naprawdę zadawać konkretne obrażenia. Co my tutaj mamy? Mutagens króliszka, krasnoludzki topór jakiś, czaszka, trofeum, ale zostawił nam naprawdę sporo. Znowu będzie cięcie, ryżnięcie. Weźcie taki łeb mu tam odrąbcie, no to naprawdę jest, to jest coś. W ogóle sprawdźmy, bo pewnie będziemy mieli trofeum z króliszka, szansę na odcięcie kończyny. Czyli to samo mniej więcej, co mamy z gryfa. Oczywiście sobie to zostawiamy, ze względu na to, że wygląda to rewelacyjnie, przeefektownie i na pewno nie odmówię sobie właśnie takiego ciągłej możliwości oglądania tego, jak pięknie wygląda cała ta egzekucja, cała ta sprawa. Aha, tędy możemy pojechać. Tak, pojedźmy tędy, zobaczmy od razu, co się tutaj dzieje. Takie finishery, które gra nam tutaj prezentuje, to naprawdę jest coś rewelacyjnego.
Dużo traci wtedy na uroku, jeżeli tego nie mamy. Tutaj mamy to wejście do jego groty. Tak się zastanawiałem właśnie, czy nie ma tutaj gdzieś jakiegoś wyjścia tego drugiego, żeby zobaczyć, czy on tutaj coś nie zostawił. Czekajcie, czy ja tutaj byłem? Pogorzelisko, nowy znacznik. No to znaczy, że mnie tutaj nie było. O, tutaj coś jest. Do tyłu, Geralt, do tyłu. Nie kombinuj. Ulepszone spodnie wiedźmińskiego cechu gryfa. No proszę. Piękna sprawa. Czyli jednak warto tutaj było wejść. Pewnie tutaj nic więcej nie będzie, bo to naprawdę jest wartościowa rzecz. Gorzej chyba tylko tyle, że nie mamy już... bo to są ulepszone spodnie. Nie mamy zwykłych spodni, dlatego też nie ma to większego znaczenia. Dobra, idziemy w takim razie przejechać się, przelecieć, jak zwał, tak zwał, szybką podróżą, żeby nie tracić czasu. Coś tutaj jeszcze będzie? Chyba już nie. Kasztel w rące. I idziemy w takim razie w ramach mojej nagrody. Znaczy odebrać moją nagrodę? Grzyby porosną, będą na zupę. Jest i Ciesław. Witaj. No? Nie musicie się już martwić z krzekaczem. Dziękuję, mistrzu Wiedźminie, proszę. Wasza nagroda, niewiele, ale jak mówią, ziarko do ziarka. O, ciekawe. Możemy mu oddać te pieniądze, ewentualnie podziękować. Ale wiecie co? Zwykle biorę pieniądze, ze względu na to, że Wiedźmini groszem nie śmierdzą. I tak było w książkach, że naprawdę to były ciężkie czasy dla Wiedźminów i oni czasem nawet nie mieli za bardzo za co jeść. Ale tym razem za to, że gość postąpił tak, a nie inaczej, za to, że wziął, przygarnął to dziecko, które nie miało już nikogo, tak naprawdę byłoby już pozostawione na pastwę jakimś tam na... No wiadomo, że jakby się to skończyło. Zostawmy mu te pieniądze. Zachowaj te pieniądze. Wziąłeś sierotę pod dach. Złoto przyda ci się bardziej niż mi. A mówią, że Wiedźmin nie człek, że uczuć nie zna. Dziękuję. Z całego serca. 225 punktów doświadczenia. No, to mnie też cieszy. I zrobione zadanie. Zobaczmy sobie w takim bądź razie, co moglibyśmy jeszcze zrobić. Ten kierunek Skellige to jeszcze mnie nie interesuje. W każdym razie mamy tutaj Dzikość Serca, Myśliwy Nilen. Zobaczmy, gdzie to teraz jest. We wsi Konary. Okej, w porządku, pasuje. W takim bądź razie szybko do szybkiej podróży. Fajnie to zabrzmiało. Szybko do szybkiej podróży. Super, podoba mi się właśnie to, że w tym momencie mogę sobie zrobić... To, co mi się że nie podoba, nie mam określonego schematu, gdzie muszę na przykład iść w ten czy inny sposób. I teraz tak, z Nilenem musimy porozmawiać, w porządku. A, i się pani normalnie tutaj rozpycha. A, czekajcie. Zajrzyjmy do tej miłej, sympatycznej kobieciny. Pokraka, ja ci dam pokraka. Zobacz, jak ładnie wyglądam w tym nowym swoim dzianku. Co tak się gapisz? A no... Chodzi się takich biednych ludzi nachodzi. Bo powiem szczerze, że panie są całkiem. No co się, będą normalnie, nie można się pogapić nawet. Zobaczcie, jakie sobie... No, zobaczcie. Fajne kobietki. Olej wyprawiony. No dobra. W takim razie porozmawiajmy z Nilenem. Szukam Nilena, myśliwego. Znalazłeś, czego chcesz.
Wszyscy mają brody, nie? Jakoś tak nikt nie jest taki ładnie wygolony. Jestem Wiedźminem, znalazłem twoje ogłoszenie. Kiedy ostatni raz widziałeś żonę? 5 dni temu, przed Brzaskiem. Wychodziłem na polowanie, ona spała. Kiedy wróciłem, już jej nie było. Nim zniknęła, zauważyłeś coś podejrzanego? Może zachowywała się inaczej? Nie, była normalna jak zawsze. Uśmiechnięta, radosna. Nie uciekła z własnej woli, jeśli o to pytasz. Może pojechała po coś do sąsiedniej wsi i zapomniała ci powiedzieć? Nie, moja siostra nigdy nie znikała na tak długo. Próbowaliście jej szukać? Pytaliśmy w wiosce, nikt jej nie widział. Musiała wyjść, jak wszyscy spali. A tyle razy jej mówiłam, żeby nie wychodziła sama. Nigdy mnie nie słuchała. Wziąłem kilku chłopów i przeczesaliśmy las. Ani śladu. Rozejrzę się po lesie, może coś przeoczyliście. Popytam też ludzi. Przyjaźniła się tu z kimś? Hania była... jest raczej skryta. Czasem pilnowała dzieci Kowala, a w wiosce to chyba najbardziej lubiła Glenę, żonę rzeźnika. Dzięki, spróbuję ją znaleźć, ale nic nie obiecuję. Dużo gadania, ale w takim razie idźmy do Gleny, żony rzeźnika. Hopa! Jest Glena. Ty jesteś Glena? Ja. Chrząstki i szpik mam tylko na sprzedaż, ale musicie zaczekać, aż oprawię do końca. Ale ma dekolt zupełnie jak jakaś czarodziejka. Jesteś żoną rzeźnika? Panie, jaki tam on rzeźnik? Kiedyś jakieśmy pod Nowigradem mieszkali, to go tak zwać można było. Teraz to tylko padłe bydło oprawia, bo kości na zupę ciągle są zdatne. No, bierzecie coś? Właściwie chciałem porozmawiać o Hannie. Podobno się przyjaźniłyście. Przychodziła tu od czasu do czasu, to zamieniłyśmy dwa słowa. Wiesz, gdzie mogła zniknąć? A może zachowywała się dziwnie? Dziwnie? Nie. Ona zawsze wesoła była. Jak na mój gust, to ją wilki zeżarły. Ostatnio całymi nocami nic, tylko wycie słychać. Nawet ludzie barona się z daleka trzymają, bo się tu boją zapuszczać. Pewnikiem gdzieś w las poszła za daleko. Może za grzybami. I ją psie juchy dopadły. No nic więcej od niej się nie dowiemy, więc trzeba powiedzieć cześć. Dobra, w takim razie do kogo tu jeszcze? Co to? Zapiszmy. Chcesz wziąć udział w naszym turnieju? Uczciwe walki na pięści. Uprzedzam, że Jonas jest trochę zawzięty, lubi gryźć. To co, decydujesz się na walkę? Jakie są zasady? Używamy głównie pięści, ale na kopa w jaja nikt nie stoczy. Jeśli pokonasz Jonasa, a także Kowala i Stacha Rybożera, to możesz zmierzyć się z sierżantem, mistrzem Velen. A kurczę, no widzicie, jeszcze przy okazji zapaliliśmy się na walki. Czemu nie? Spróbujemy. Jedziemy o grubą stawkę, nie będziemy się tam szczypać. Chętnie się przekonam, jaki ten Jonas jest zawzięty. W takim razie będziemy świadkami walki pomiędzy Jonasem i wędrowcem. Muszę się nauczyć walki na pięści, bo z baronem ledwo wygrałem. Ile mam czekać? Czyli kontra? A Jonas nie był zawzięty. Trzeba kontrować w odpowiednim momencie po prostu. Przybłęda pokonał Jonasa. Kto wie, może szykuje się nowy mistrz Velen. Musisz pokonać Kowala z karczmy na rozstajach i rybaka z Zalipia. Zowią go Ryborze.
Fajne! Fajne, naprawdę fajne i chyba się pobawimy jeszcze w to. Ale miecz! Mój tata też kiedyś taki robił. Mogę dotknąć? Lepiej nie, jest bardzo ostry. Chcę porozmawiać z waszym tatą. Kiedyś kułem miecz, ale teraz to głównie kosy i motyki. Jak chcecie dobry oręż, to musicie jechać do Nowigradu. Chciałem zapytać o Hannę. Podobno czasem pilnowała twoich dzieci. Ciocia Hania, wiesz gdzie jest? Nie, dlatego do was przyszedłem. Może wam mówiła, że się gdzieś wybiera albo cokolwiek innego. Że trzeba jeść brukiew, bo zdrowa. A ja widziałem, jak szła do lasu z jakąś drugą panią. Wyszedłem wtedy za chałupę, żeby nie zmoczyć się Nika. Już prawie jasno było. Do lasu? To już po niej. Czemu? Wielka watacha krąży w okolicy. Nikt z wioski się do lasu nie zapuszcza. Tylko Nilem się nie ma. Ale on jest myśliwy. Przyjrzałeś się tej drugiej kobiecie? Wiesz, kto to był? Nie, z przodu szła. To nie widziałem. Dzięki, bywajcie. Zobaczmy, może on ma coś ciekawego. No. Rozejrzyj się, może coś wybiorę. Chyba już u niego byłem, więc... Narzędzia kowalskie. Weźmy sobie proste narzędzia. A, niech będzie i cielednicze. Też się przydadzą. To trochę kosztuje, ale... Trudno. Czasem jest taniej właśnie naprawić w ten sposób, aniżeli naprawiać u kowala. Albo szybciej. Nilfgaardzki długi miecz 85-75, to już są znacznie słabsze aniżeli te co mam. O, tutaj jest mistrzowski miecz srebrny, ale to jest dopiero na poziom 16. To zdecydowanie za wysoko. W porządku, aha, krasnoludzki topór. Uuu, zobaczcie jakie obrażenia, plus 77, 100% przebicie pancerza, wymagany poziom 16. Trofeum z Gryfa to u niego nie sprzedamy. Moc jest, no ale... Ale w sumie ciężki i... Na poziom 16, więc zwyczaj będę nosił tutaj tak dużo. Bywaj. Okay. Teraz tak, możemy sobie tutaj... poprawić zbroję, jak też i poprawić miecz. Co też i oczywiście skrzętnie uczynię. I teraz tak, gdzie my mamy iść? Aż tu? Tutaj mamy po drodze jeszcze dodatkowo możliwość zajścia do Keiry, ale jej tam powinno nie być tak naprawdę. Jest płotka. Płotka. Nie leć sobie w bambuko. No to kawał drogi odeszło od tej wsi w takim razie. I znowu leje, dokładnie. Pogoda barowa, nic tylko... imprezować. A nie, to jest chatka guślarza, przepraszam. Tak się rozpędziłem, nie Keiry, tylko guślarza. Wielka watacha gdzieś tutaj czyha, więc możemy się liczyć z tym, że będziemy musieli jednak walczyć z wilkami. Pogoda do bani. Ej, zobaczcie, wilki mi tutaj siedzą. Więc w takim razie dajmy sobie igni. Niech się trochę tutaj podsmażą. No i z wielkiej watachy zostało trochę mniej. O. Nie powinnaś sama chodzić po lesie. Co tu robisz? Chcę cię prosić. Przestań szukać Hanny. Gdyby żyła, do tej pory dawno by już wróciła.
Dam ci dwa razy tyle, ile zaoferował Nilen, jeśli mu powiesz, że Hanna nie żyje. Nie chcesz wiedzieć, co się z nią stało? Nie mam złudzeń, Wiedźminie. Tu w Velen, jak ktoś znika na tyle czasu, to już nie wraca. Hanna na pewno nie żyje. Chcę, żeby Nilen pogodził się ze stratą i zaczął żyć na nowo. Dziwna prośba. Zwykle ludzie chcą za wszelką cenę wiedzieć, co się stało z ich bliskimi. A co mi to da? Siostry już nie odzyskam, a poza Nilenem nikt z bliskich mi już żywy nie został. Nie chcę i jego stracić, a on nie spocznie, póki Hanny nie pomści, choćby i życie na to strawił. Szkoda chłopa. Nie, jednak poszukajmy tej Hanny. Dlaczego mamy tego nie zrobić? Skoro jesteśmy Wiedźminem, to jeżeli się już podejmujemy, to honor wiedźmiński nie pozwala na to, żeby już czegoś nie zrobić. Przykro mi, nie mam w zwyczaju porzucać zleceń. Prawdę mówią o was, Wiedźminach. Nie macie serca. Nie zależy jej na odnalezieniu siostry, coś tu śmierdzi. Ja sobie jeszcze tutaj pozbieram, może coś mi się uda. Same wątroby wilka. To jakiś głaz jest oparty. No dobra, jest tutaj coś. O, jest. To raczej nie robota człowieka. Rany cięte jak od długich szponów, a tu wyrwane kawałki ciała. Robi się interesująco. Dobra, szukajmy dalej w takim razie, co tutaj jeszcze możemy znaleźć. A tutaj tylko mamy jakiś krzaczek. Jaskółcze ziele. A obok jest przecież. Ja szukam... Zapach rozkładającego się ciała i krople krwi wszędzie wokół. Aha. Tu jeszcze coś mamy. Ślady po pazurach, bardzo głębokie. I co, mam iść za nimi, czy... Czy to jeszcze... A, może w ten sposób? To musi być Hanna. Dosłownie rozerwał ją na strzępie. Nie ma wątpliwości, to wilkołak. Muszę się mieć na baczności. No to mamy właśnie... Szkoda, powiem szczerze. Mam już pewność, że niestety nie żyje. Krew i ślady łap. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzą. Dobra, idźmy w takim razie ze śladami. No, co jest? Aha, tu. Cholera, wspiął się na drzewo. Nie wejdę tam. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. Tu też jest. Kępka sierści. Cokolwiek ją zostawiło. Dawno nie brało kąpieli. Ale się brzydko zrobiło. W sumie nastrojowo. Aha, jest, dobra, mamy zapach. To, co się unosi, to oczywiście jest zapach. Mieliśmy coś podobnego w kasztelu w Brońce, kiedy... jak się to wino nazywało? Mieliśmy właśnie unoszący się zapach rozdanego wina.
tamtą stronę. Jestem ciekawy, czy jeżeli nie zabiłbym tej sfory wilków, to ta siostra też by się pojawiła. O, tutaj coś mamy. Na jakąś chatkę. O, coś tutaj jest. Męskie ubranie. Rozerwane na strzępy, ale nie ma śladu krwi. Rozdziela z siebie ubranie i zostawia je w środku lasu. Coś tu jeszcze jest. To możemy zebrać? Nie. Zbadać? Też nie. To miejsce wygląda jak kwatera myśliwska. Aha. Dobra, mamy znak szybkiej podróży. Okej. Co ma na grabie? Wszędzie leżą jakieś sztaby srebra. No powiem szczerze, że kusza. Ruda dwumir... Zamknięte. Dobra, sprawdźmy, co to jest. Notatki. Ciekawe, kto je spisał. Oczywiście sprawdzimy, co to jest tutaj. Bardzo mnie to ciekawi. Tajemnicze notatki. Jestem tym, kim jestem. Nie zmienię tego koszulę z Blackotu i eliksiry z West Dziewicy. Działałem może w opowieściach starych bab i tak dalej. A tak, tutaj zalot ludzkich siedzib, nie skrzywdzę przynajmniej człowieka, miłosierny tyle, miłem je wypowiedzę i tutaj, tak dalej. Zaraz. Muszę tylko pamiętać, żeby dzień przed pełnią zaszedł się w lesie, z dala od ludzi, z dala od Hanny. Za to widzę, że miłość Hanny jej i dyscyplina, którą sobie narzuciłem, dają rezultaty. O, ciekawe. Powiem szczerze, że mamy tutaj do czynienia w takim bądź razie chyba z mężem tej Hanny, który okazuje się, że był wilkołakiem i... O! Niedźwiadek. Gwen. Dajmy sobie Igni. Aj. Hej, misiu. Ja miałem tylko odskoczyć. Ależ to było proste. Powiem szczerze, pamiętacie moją walkę z niedźwiedziem, gdzie tyle się umęczyłem z nim, a tutaj po prostu wpadłem, seria ciosów mieczem. Aha, dobra, ja się tak rozpędziłem. Dobra, mamy tutaj coś? Mamy. Krew ledwo zdążyła przeschnąć. Ktoś go tu zaciągnął. Ciekawe skąd. Dzikość serca. Tutaj pewnie będzie potrzebny Quen. Oczywiście. Znaczy nie Quent, tylko Ard. Quen. Już z jednym wampirem walczyłem. I powiem szczerze, że trzeba będzie zrobić podobnie, czyli w pewnym momencie zaspamować go jakim gradem ciosów, ze względu na to, że on się zaczyna leczyć. No i wówczas jest nie za ciekawie. Mogłem użyć eliksir kot, ale z drugiej strony... O! Mamy wilki. Słuchajcie, spróbujmy sobie w ogóle użyć eliksiru kot. Nie używałem go jeszcze do tej pory. Zamieć kot. Nie chcę tak. Chcę go użyć. Tu chcę mieć puszczyka. Natomiast tutaj chcę go użyć. Dobra, i zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. A! Wszystko się zrobiło takie bardziej... I co, pasku? Załatwmy te wilki w takim bądź razie. Wiecie co? Żeby było fajniej, założymy sobie dodatkowo jeszcze...
On jest chyba jako przeklęty. Dobrze, ja pamiętam. Nie, alchemia, glosariusz, bestiariusz. Jeśli chodzi o istoty przeklęte, wilkołak. I on jest olej przeciwko przeklętym. Na to jest nieodporny. Teraz ma się leczyć. Dobra, nie ma co. Nawet nie był mi potrzebny. Jednak dosyć wysoki mam poziom już, także to 7 poziom. Przestań! Nie rób mu krzywdy! A Oszalałaś, odsuń się, on jest niebezpieczny. Nie dla mnie! To Nilen! Klątwa likantropii może paść na każdego. Przykro mi, ale muszę... Nic nie rozumiesz! Ja go kocham! Naprawdę kocham! Już prawie był mój i nagle się zjawiłeś! Odejdź stąd! Zostaw nas! Na pewno nie, póki nie dowiem się, o co tu chodzi. Kocham go! Kochałam od zawsze, nawet wtedy, kiedy odkryłam jego sekret! Wiedziałaś, że zamykam się tu, żeby przeczekać przemianę? Wiedziałam i nie przeszkadzało mi to, ale ty wybrałeś Hannę. Gdyby zobaczyła, kim jesteś, zostawiłaby cię i wreszcie moglibyśmy być razem. Przywiodłaś ją tutaj? Tej nocy? To dlatego rano czułem smak ludzkiej krwi. Zrobiłam to dla nas. Miała zobaczyć, jak się przemieniasz. Nic więcej. Nie chciałam jej śmierci. Uwierz mi. Nie wierzę. I pierwszy raz zabiję świadomie. O. I teraz mamy czas na podjęcie wyboru. No i niestety chyba mu nie pozwolę na to. Nikogo już nie zabijesz. Krzywdy. Uciekaj stąd. Szybko, nim zmienię zdanie. Uciekaj! No, on już nawet nie musiałem się za bardzo... Tak to się skończyło. ...za bardzo nim przejmować. No cóż, rzeczywiście szkoda, że tak się to skończyło. No ale co zrobić? Wiecie co, ja mogłem go... mógłbym mu darować życie. Mogłem pozwolić mu na to, żeby jednak tą siostrę, wiarołomną siostrę, zabił. Ale z drugiej strony problem jest taki, że nawet jeżeli on zabiłby tą siostrę, no to wówczas co? Znaczy ja bym ją, jego ocalił, zostawiłbym go i wówczas mógłby później atakować jeszcze jakieś inne osoby. No i to nie byłoby najciekawsze. O, tutaj coś jeszcze mamy. Kirys z Angren. O, coś ciekawego. Tutaj jeszcze jest coś. Surowe mięso, ale to jest jeszcze te pozostałości po wilkach. A jeszcze sobie weźmy w takim razie jaskółkę. Dobrze działa ten eliksir kot, rzeczywiście jest fajny. Myślałem, że będzie tak zupełnie czarno-biało, ale jednak postaci jako takie były minuta 30, więc powiem szczerze, ja sobie tylko chcę udać się do... O, mamy Małgorzatę, czyli to jest siostra Hanny, ale z nią już nie możemy porozmawiać. I teraz otworzymy sobie tylko spodnie myśliwskie, ruda srebra i zbroja Schidal. Ta zbroja może być ciekawa. Zobaczmy, czy coś będzie lepszego niż mamy, chociaż wątpię. Pancerz o 12 mniejszy. Kirys Angel.
No, zobaczcie. Zobaczcie, jak dobrym zakupem jest zakup tej nilfgaardzkiej zbroi. Naprawdę świetna rzecz. Kusza za to jest całkiem przyzwoita. Podmieńmy sobie kuszę, bo to też się nam przyda. No, nawet lepiej wygląda. 56. Zobaczmy jeszcze, co my możemy tutaj zrobić. Jeszcze dodatkowo w tych zadaniach pobocznych, to te wściekłe pięści Velen i powrót na krzywuchowe moczary. Czyli możemy pomóc. Tu mamy jeszcze leśnicę. W porządku, dobrze, zrobimy w ten sposób. Wrócimy na krzywuchowe moczary. Spotkamy się z baronem we wsi Sztygary, ale to już będzie w następnym odcinku. Ten odcinek znowu ponad 40 minut i nie chcę przedłużać za bardzo. Pogoda straszna. Znaczy, ja już tego kota sobie zostawię i w takim razie ja się będę z wami żegnał. Kolejny odcinek, który jest ciekawy. Rzeczywiście poznaliśmy historię tutaj dosyć ciekawe. Historia z tym Nilenem. Naprawdę, no, siostra jest taka trochę nieciekawa ze względu na to, że pozwoliła tak naprawdę, żeby zabić swoją siostrę w imię własnej miłości do Nilena. No i niestety skończyło się to, jak skończyło. Dobrze? Dobrze zrobiłem? Nie wiem. Weźcie w komentarzach, napiszcie, czy wy... O, w tym momencie się właśnie kot skończył. Czy wy zrobilibyście w ten sam sposób? Czy raczej pozwolilibyście Nilenowi, żeby zabił tą siostrę? Małgorzatę. A cóż... Różne są wybory w tej grze. Ja dokonuję takich, nie wiem, czy do końca słusznych. W każdym razie ważne, żeby to jakoś wykonywać w miarę zgodnie ze swoim sumieniem i ze swoim jakby punktem myślenia. Dzięki w takim razie i do usłyszenia. Bywajcie!